Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, na 3 minuty gram, dlatego że bardzo trudno mi znaleźć zawodników na 5 minut chociażby, czy na 10, więc postaram się również na 3 minuty komentować. Gambit Hetmański, wyprowadzamy sobie skoczki. Mam nadzieję, że nawet takie partie na szybkim tempie coś tam pomogą. Ewentualnie włączę analizę. Tutaj wybijemy sobie szybko, aby też wyprowadzić gońca i zrobić szybko roszadę. Przeciwnik 2548, silny ranking. No i zagram E4. Po prostu do centrum spróbujemy się dobić. Tu prawdopodobnie będzie. O, to mnie zaskoczył przeciwnik. Zagrał zupełnie inaczej. Hetman E2, wprowadzimy sobie teraz wieżę na D1, drugą wieżę na C1 i będziemy stać tutaj dobrze na hetmana. Skoczek D7, bardzo dziwne posunięcie, w sumie nie wiem po co tak naprawdę. Gońcem zagrał tutaj. Myślę, że przyładujemy gościowi E5. Zagramy skoczek na E4 i trzymamy tutaj pola C5. Jak będzie zagrane, to zagramy sobie D5. Skoczek tutaj pilnuje, skoczek w centrum. Myślę, że stoi to dobrze. Tutaj spokojnie zagram A3 z planem, właśnie. Goniec A2 i tutaj będę próbował dać mata na polu H7. Zobaczymy, czy przeciwnik się na to nabierze. Okej, tutaj się mam nadzieję, że nabierze i zagram tak. Będę planował dać mata. Jeżeli wybije, to skoczek F6. Skoczek F6, bicie i zdobywam figurę albo daję mata. Aj, tego ruchu nie widziałem, ale dobra, to wybicie jest ok. Tutaj jest wszystko w porządku. Przepchanie na D5, moi drodzy, i tu jest ok. Tu jest ok, jeżeli on wybije, wybijam wieżą. Będę miał bardzo mocne wieże na linii D. Groźba mata będzie istniała, bo mogę podeprzeć H4, H5. Zobaczymy, jak się to ułoży. On będzie chciał wymienić wieżę. Dobra, zdwoić wieżę muszę. Za dużego wyboru nie mam. Gram H4, gram swój plan. Muszę podważyć tego pionka G6, żeby go trochę tutaj męczyć. Oczywiście po tej wymianie wybiję wieżą. Dobra, zostaje zagrane takie posunięcie. To jest w sumie dobre posunięcie, szczerze mówiąc. I teraz muszę się zastanowić, co dalej. Może zagram po prostu G3, żeby jednak wzmocnić pionka. On pewnie skoczkiem tutaj wejdzie, chociaż nie wiadomo. Jak skoczkiem wejdzie tutaj, to zaplanowałem sobie taki ruch. Zobaczymy, czy to zadziała. Dobra, poszło bicie, pójdzie bicie, pewnie pójdzie takie posunięcie. Różnopolowe gońce, okej, no tak to właśnie też jest, że wymiany idą czasami bardzo szybko. No dobra, wymienimy to. Hetman wymienił. Król G2, żeby nie było niespodzianek, jakichś szachów na D1. Skoczek zagrał i teraz muszę poszukać jakiejś dziury, żeby tutaj go próbować oszukać. Więc zagramy tak. Grożę wybiciem teraz na G6. Tutaj będę mógł wziąć skoczka, jeżeli on wybije. Jakaś taktyka się pojawia. Król bezpieczny, to jest ważne. Nie ma szacha. Czas jest mniej więcej po równi, na równi. No i zobaczymy. Przeciwnik, kim on jest? W sumie to nie wiem, ale teraz mogę wybić chyba tutaj. Jeżeli on wybija tutaj, to ja wybijam hetmanem, bo jakbym wybił królem, to skoczek D4. No i taktyka się udaje, bo teraz mogę wziąć kolejnego pionka za moment, mam nadzieję. Poza tym, tu jeszcze jest świetne posunięcie z biciem. Zobaczcie, taktyka zadziałała na krótkim czasie. Ta taktyka jest bardzo ważna. Idzie póki co w tej partii dobrze. No, rozegraliśmy to chyba w miarę poprawnie, mam nadzieję. Też można zobaczyć w analizie, co? No to tutaj chyba błąd popełnił przeciwnik. Nie zauważył tego posunięcia hetman E8, bo ja odbijam tutaj z szachem i potem mogę odbić sobie. No właśnie, poddał. Poddał. Spróbujemy zrobić rewanż. O, wskoczyłem na 2500. Super. No, rewanżu jak widzę nie ma, ale to nie szkodzi. Szukam sobie kolejnego przeciwnika. Biorę maksymalnie pod mój ranking, czyli szukam zawodnika o rankingu moim lub wyższym aktualnie na 3 minuty. Mam nadzieję, że się ktoś zaraz pojawi, żeby was tutaj nie zanudzać mocno, a zresztą zawsze będzie można sobie przewinąć pasek. Są rozdziały na YouTubie, więc zapraszam do tego przewinięcia, jeżeli nie chcecie słuchać mojego gadania. No szukam zawodnika. Mam nadzieję, że ktoś się za chwilę pojawi. Jest, mamy go. No i co? Gramy sobie D4 po raz kolejny. Skoczek F6. A może Trompowskiego, jak ostatnio Kamil Plichta z Carlsenem, aczkolwiek to już nie będzie typowy Trompowski. Skoczek C3.
Centrum mamy, ok, wyprowadzam sobie kolejnego skoczka, no jak bije, to bije, ok, gramy sobie e5, taka trochę francuska powstała, no i goniec d3, w sumie nie wiem, co to za debiut teraz powstał, ale staram się trzymać zasady wyprowadzenia wszystkich figur dosyć szybko, jeżeli c4, to oczywiście wrócę i nic się myślę, że nie stanie, tu ewentualnie zagram tak, o, zagram tak, grożę skoczek d6, przy okazji, dobra, zagrał mi tu, więc wracam, pewnie mnie odstraszy, więc będę musiał wrócić, a i tyle w temacie. Hetman. O, to jest w sumie sprytne. To jest sprytne zagranie. Chyba zagram tutaj, spróbuję trochę zamieszać w pozycji. On będzie musiał wybić. No, zawsze będzie mógł wrócić tym hetmanem, dokładnie. Będzie chciał mi po prostu wziąć pionka. Spróbuję rozbić centrum. Jeżeli tak, to tu. No pewnie jak zbije, no to wybije pionkiem. Może b5 zagra, zobaczymy. Wtedy wybiję, wybiję, może zagram wieżą, coś tam wieżą zrobię, coś tam, tak właśnie mówię, coś tam pionka stracę, ale mam przynajmniej już zrobioną roszadę, o, jednak wybił i chyba do centrum uderzymy pionkiem c4, ewentualnie c5, poczekamy może na rozwój wydarzeń po wybiciu, wprowadzę wieżę, bo już zawsze ta wieża będzie już tutaj sobie działała, tak mi się wydaje, patrząc też na czas, jakim dysponujemy, no i coś tutaj trzeba wykombinować, moi drodzy. Zaczynają się kombinacje. Goniec d3. Ustawimy sobie gońca bardziej aktywnie. I teraz tak, wybicie, wybicie. Tutaj jak zagram, to mi tego pionka sprzątnie. No to nie będzie ciekawie. Zagram wieżą na c1 z groźbą c5. A co tam? Niech się dzieje, bo jeżeli wybije, to ja wybiję. Tu nie będzie mógł sprzątnąć, ale potem będzie mógł sprzątnąć. To nie będzie też fajne w sumie. I tak na jego miejscu bym zagrał. Ale nie zagrał, poszło c5. Ok. C5 z jego strony, wybicie, wybicie. I teraz muszę jakoś dobrze pokombinować. Może znowu z planem goniec B1, hetman D3 z matem. Aj, zapomniałem, że nie mogę tutaj wybić. Okej. No trudno. Tutaj, 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 tutaj. W sumie najgorszy plan to nie jest. Spróbujemy. Bo jeżeli zbiję, to ja... Ha, w ten sposób zagrał, sprytnie. Nie chciał wybić. Ok. No dobra, gramy hetman B3. Hetman B3 z planem może nawet B5. Tutaj też nie ma się co długo zastanawiać. Jeżeli E4 trochę mi zamknie pozycję, trzeba przyznać. Wtedy zagram chyba skoczkiem. Skoczek na bandzie nie będzie stał dobrze, ale tu się może przerzucę. Zawsze jak będzie tak, to tak. Zawsze mogę G3 tu wrócić. G3 właśnie mogę zagrać. To jeszcze z tempem w ogóle, to jest fajne, że pozwolił mi przeciwnik na coś takiego. Hetman F6, gramy sobie wieżą szybciutko tutaj, żeby celować w pionka, ale też B5 muszę zagrać. Dobra, odpędził mi skoczka, ale pojawiły się nowe możliwości. Aj, tracę tutaj jakość. Okej, okay. Tracę niestety jakość. No dobra, gramy tak. Jakość stracę, nie mam wyjścia. Ojejku, nie tutaj. Tu może mi zbić jeszcze dodatkowo pionka. Na tym czasie to faktycznie. No tak, zagrałeś, Krzysztof, nie swoją pozycję, więc dostałeś tutaj w trąbkę, co? Nie mogę tak? Czy wieża B8 jest takie groźne? No nie wiem, wracam. Jest groźne. O, jest bardzo groźne, nawet bo siatkę matową mi gościu założył. Sprytnie zresztą. Bardzo sprytnie to zrobił, muszę przyznać. Bardzo sprytnie to zrobił. Ale jeszcze tak. Jeżeli tak, to tak. Tu się zasłonię i spróbuję szczęścia. No, skoczek stoi wyśmienicie u niego. To trzeba przyznać, tutaj jakiś ruch, ale tu wieża wchodzi, no właśnie. Jakieś takie opcje. Szybko wybić. Szybko wybić i liczyć na cuda. Hetman wchodzi. Bardzo nieprzyjemne posunięcie. O, nawet tak. Dobra, skoczek E1. Spróbujemy wymienić. No to jest pozycja przegrana. Jeszcze czasu mam mało. Aha, zrobiło się gorąco. Może tak? Na
Gość to ma wygraną na milion sposobów, ale czas jest ważny również. Aha, tu mi sprzątnie. No właśnie. Ale też sprzątnie jakiegoś pionka. Może jakieś cuda się zadzieją w tej pozycji. Pionek jest też moim małym atutem. I czas! Czas, moi drodzy, czas! Czas jest ważny. Czas jest ważny. Tutaj i tutaj mam opcję. Idę. I tutaj idę. Szybko po pionka. A te mi pionki padają. Czas, 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 Krzysztof. Czas, czas, ucieka czas. Zbieram pionki. Sześć sekund. Uciekam. Bicie? Ma to już czasówka. 1-0. Spróbuję rewanż. Wow, niecałe, znaczy troszkę ponad pół sekundy. No to wiadomo, że czasówka, nie ma to znaczenia, trochę emocji nie zaszkodzi. Oczywiście była przegrana. No dobra, zobaczmy sobie, co tam słychać na 3 minuty w kolejnej partii. Zobaczymy, czy jakaś ciekawa partia właśnie. Szach Schneider. Czy ten zawodnik nie zagra w Mistrzostwach Europy teraz? Nie wiem. Tych Schneiderów to jest dużo. Robimy sobie szybko roszadę D6 i zagramy sobie C5. Tutaj wariant jugosłowiański w obronie królewsko-indyjskiej. Skoczek A5. Mi się to bardzo podoba. Gra się to w miarę łatwo chyba. Mam nadzieję. O, poszło wybicie. O, jeszcze ja mało wiem o szachach, moi drodzy. Skoczkiem zagram tu, żeby wejść tu. Te skoczki myślę, że stoją sympatycznie. W ten sposób. Ok. I spróbujemy sobie zagrać hetman C2, żeby tu wybić. Teraz hetman C7, przepraszam. A, wymiana. Tego nie zauważyłem. Tego nie zauważyłem, ale nie szkodzi. Gramy sobie dalej. Bierze C8. Jakaś wymiana, jakieś B5. Coś tam trzeba będzie podważyć za chwilkę. Zejść królem przede wszystkim. Bo zrobi się niebezpiecznie za moment. Okej. Zbijemy. Zbijemy i zagramy tak. On mnie oczywiście chce atakować i jakieś rzeczy tutaj poświęcać. Uciekamy. No to po wybiciu tutaj sobie elegancko wybijamy wieżą. Wszystko tutaj gra. Wszystko działa przede wszystkim. To jest teraz już, myślę, że kontrę robimy sobie. Mam nadzieję. Tutaj wymienimy hetmany. Staje dobrze, słuchajcie. Wydaje mi się, że przechwytuje inicjatywę. Szybka akcja poszła, panie Schneider. I wymiana hetmanów już nie da mi mata na szczęście. Ale dalej trzeba uważać. Po wymianie tutaj H6 takie nieprzyjemne. Zawsze mam F5 i tutaj ucieczkę. Dobra, zawsze mam E5. F5 zagram. Zobaczymy, co z tym gońcem się stanie. Król sobie ucieknie. Próba wymiany dobrze zrobił. Dobrze zagrał. Fajnie zagrał. Trzeba mu przyznać. Muszę wybić. I zagrać chyba tak. Na pionka. Na A6 też wisi. Szach może nastąpić tu i zagrać mi tu. A, to będzie nieprzyjemne w sumie. I takie kąśliwe. Ale on się boi, boi się. Dobra, gram tak. Dziwne. A pionka może mi po prostu skosić. Jak to zwykle bywa u naszych sąsiadów. Koszą. Gram tak i tutaj, żeby zagrać. Zobaczymy. Tak, tak. No pewnie tak. Pewnie tak nastąpi. Skoczek na bandzie. Nie ma za bardzo ruchów. Jedyny plus taki, że jest na B7 pilnowane. No na jego miejscu zagram od razu tutaj. Dobra, pozwolił mi zbić pionka. Ok, dzięki. Tutaj F4. F4 koniecznie. Nie ma czasu nawet na rozmyślania. F4 trzeba zagrać koniecznie. Nie mogłem tu, bo G4 wtedy. I to by nie działało. A w ten sposób chcesz mnie ograć. Skubaniutki. Zagramy tak, żeby tutaj w razie co na G6 się trzymać. On musi pilnować też pionka, jak właśnie odda pionka. O, zagram teraz tak. Tu mam nadzieję, że się w miarę to utrzyma w tej pozycji. W pionkach się wyrównało. Ma mniej czasu. Dobra, wybitka, wybitka, panie Schneider. Dobra, gramy tak. Pilnując pionka. I jakaś aktywność króla się pojawia. Już tam mam gdzieś pionka H7 tak naprawdę. Tak, H6. Tu się trzeba bronić. Dobra, dobra. Mamy to.
Aha, w ten sposób chcesz mnie załatwić. No masz prawo, drogi przyjacielu. No zbiję ci tego pionka, to się wyrównuje. Wrócę sobie tutaj. Będę trzymał tego pionka. Wprowadzę skoczka, czy ja go wprowadzę do gry? Jakoś muszę go wprowadzić. Może tędy, żeby na C5 wejść. Tą drogę widzę. Aha, to jest dobre zagranie z jego strony. No dobra, nie mam wyjścia. Tak, mi zbije tu, wejdę tu. Chyba, że na D6 mi weźmie, to też tu. Walczę o remis w tej pozycji, moi drodzy. Tutaj jakaś opcja. Czy ja dostaję mata? Nie. Nie dostaję mata. Tutaj się bronimy. Bronimy się albo się nie bronimy. To jest ciekawe. No tak, tu bronię, tu atakuję. Matów nie widzę. O, panie Schneider, ale pan jest. Pan chce mnie załatwić po prostu. Ale czas! Czas jest ważny! Na 3 minuty jest ważny czas. Tu nie ma sentymentów. Ja oczywiście, jak zbiję, to jest remisowa pozycja. O, nawet teraz to jest remisowa pozycja. No, spróbujemy. No, to jest remisik. Damy szacha. Oczywiście tutaj on już nie zdążył mnie zamatować. Remis był murowany. No okej, spróbujemy rewanż. Czy się uda? Uda się. No to teraz słuchajcie, D4, G6, a H4. Jedziemy ostro. Niech się dzieje, niech się dzieje, niech się boi. To G4, niech się boi. To kompletnie jest niepoprawna gra. Tak nie róbcie w domu. Absolutnie tak nie grajcie. Lecimy sobie teraz z posunięciem H5, go. Niech będzie H5. Goniec może zbić pionka. Tak. Oni biorą pionki. Dobrze. Goniec G2. Teraz moje figury muszą zacząć grać, bo inaczej będzie klops. Trzeba grać figurami. Hetman D2. Coś takiego będziemy kombinować. Może F3, E4. To też może mieć sens. On w długą idzie. Boi się. Boi się. No to niech zobaczymy, co będzie po tym posunięciu. Niech robi długą. Niech się boi. Będzie A3, będzie B4. I co wtedy? Wtedy zagram sobie B3. Przypilnuję, żeby tutaj skoczek nie wszedł. Teraz mam opcję taką, jak wybiję tu, to też jest ok. Wybiję gońcem. Zrobił krótką. Skoczek grać musi. Skoczek E4 nie może. To jest dobry ruch z jego strony. Zagramy tak. Jak on mi zbije tu, to tu też będzie wisiało. No, Hetman w ogóle nie gra. Okej. Czy ja mogę... Tak trzeba zrobić. On zbije tu, ja zbiję tu. Albo zbije tu w sumie. Co jest teraz lepsze? Różnopolowe gońce? Niech będą różnopolowe gońce. Zostawię mu Czarnopolaka w prezencie. To jest naprawdę w dużym prezencie. I zagramy sobie goniec G4. Tutaj jest opcja. Cały czas pionek mniej. W sumie nie mogę się do niego dobrać. Ale dobrze zagrał. Skubaniutki. To jest dobry ruch, moi drodzy. Z jego strony bardzo dobry ruch. Ale my pójdziemy na mata. Nie mogę tak. Niestety nie mogę tak zagrać. Tu muszę zagrać. Puszczam Hetmana. Dobrze zagrał. Słuchajcie, on zagrał dobrze. U mnie to wygląda źle teraz. Nawet bardzo źle. Spróbujmy pójść na mata. Czy ja jestem w stanie pójść na mata tutaj i tu? Czy ja coś tu przeoczyłem? Dobrze zagrał. Jeżeli zbije to tu, a grożę tak. Niech się boi. Panie Schneider, pan się boi. Taki ruch jest dobry z jego strony. Skoczek ma problem. No, to jeszcze wieża H3 jakieś mam. Dobra, oddaję skoczka. Może to jest złe, bo pewnie jest złe, ale oddam. Tutaj.
W ogóle teraz tak, tutaj goniec D3, skoczek i wieża i daje mata. Haha, nie możesz wziąć skoczka, chłopie. Nie możesz wziąć skoczka, bo ja to zauważyłem. Tu jest atak, mój drogi. H6, bicie tu, bicie i tutaj i daje mata. Moi drodzy, ale partia. Chyba się robi fantastyczna partia. Znaczy zakończenie, mam nadzieję, że się robi bardzo dobre. Jeżeli on tu, może nie dostrzegać takiego posunięcia. Może on liczy po prostu tylko tutaj. Aha, potem tu, tu, tu i tu. No tak, to się tak naprawdę partia powinna skończyć. Teraz tak, tu, on tu, coś tam zagra. Ja tutaj grożę matem. On musi odejść. Czekajcie, może jest coś lepszego. Może jest... Tu myślę, że jest bicie lepsze, bo teraz grozi odejście tutaj. Albo nawet tu wzięcie i tu. Tak, to jest lepsze. Wieża na H7 jest lepsza. Od razu jest atak. Od razu hetman jest wyłączony z gry w ogóle. No tutaj nie zagra przecież na E2. No powiem wam, że... Aj, ten atak szalony gościa wybił z równowagi. Powiem wam, dzisiaj ta partia robi mi humor. Ale jeszcze nie, moment, to jeszcze nie takie proste. Jak widać, to jeszcze nie takie proste. Tu, tu. Tu. Zdobywam materiał. Zdobywam materiał, biorę tu. Dobra, zdobywam materiał, tak. I on nie może bronić wieży. Po prostu biorę wieżę, biorę materiał. Mam figurę więcej. On bierze, ja tu chyba daję jakiegoś mata, mi się wydaje. Teraz tak, 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 tak. Dajemy mata, moi drodzy, dajemy mata. Cyk, cyk. Dajemy mata. Wygrana! 27 ruchów w totalnie czymś... To było dobre. Znaczy, przepraszam za moją ekscytację, bo to jest samo uwielbienie własnej gry, ale to skromność, pokora, spoko. Po prostu emocje i teraz wiecie, jak to jest. Partia o pietruchę. H4, nie grać proszę tak w domu. To jest w ogóle zły ruch. Zobaczmy G4. No, skoczek powinien zbić pionka i tu nic nie ma. Tak? Proszę nie grać. To jest na afery na 3 minuty. Ale wyszło ciekawie. Poszło tak. Goniec zbił jeszcze lepiej. Minus 2 prawie. Jak widać, czarne są świetne. Tutaj, tutaj, okej, okay. No i co? I gramy sobie dalej w szachy. Z kompem bym przegrał zawsze takie pozycje, ale to z kompem. Dobra, hetman D2, skoczek H5 pokazuje, żeby grać w takich pozycjach. W sumie tak, trzymać tutaj wieżę, no pionek, no tak, mi się wydaje, że tak. Hetman A5, on tym hetmanem tam pobłądził, skoczek B6 tutaj. Ale zobaczcie, komp dobrze wskazuje. F3 każe grać, a ja skoczek. On tu, dobra, goniec. Wow, goniec H6. Tego ruchu Krzysztof nie widział. No nie mogę zbić za bardzo na H6, bo dostaję w trąbę po takim posunięciu. Więc musiałbym tak, a tutaj coś jest jeszcze lepszego. Skoczek C4? Takich rzeczy się nie przecież nie widzi. O co tu chodzi? Tak i tak, o matko boska. Wow, ale zajazd. To powiem wam, nie widzę takich rzeczy. No dobra, na szczęście tak nie poszło. Na 3 minuty jest różnie. Tak, 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 tutaj. Źle zagrałem, trzeba bić tego gońca. Skoczek F4. Obrońca króla nie został wymieniony. Wolałem w ten sposób. Goniec F4, E3. I co, wracasz i co? I tu. I lepsza czarnych. I goniec B4, masakra. Zobaczcie, jakie rzeczy się dzieją w ogóle w partiach szachowych. Jest masa błędów na 3 minuty i wykorzystanie tutaj tej luki, to związanie, wygrywają czarne. Ale ładnie to by było z jego strony. No dobrze, poszło jak poszło. Tu się wyrównało. Tak, tak, szacha dałem, poleciałem na atak, wieża F6 i goniec F7. Wiecie co? Ale ja jestem, ja już widzę, komp po prostu wszystko podpowiada teraz masakrycznie. Goniec F7. Co teraz trzeba było grać? Tak. Tak, tak. Aha, że goniec musi się tu zasłonić i zbiją tu niby z remisem. Wiadomo, że straszę, ale to jest no, według silnika remis, bo to jest obrona. Nie ma kolejnej wieży do akcji. Dobra, a mój błąd, ale wiecie, jak się robi błędy, przeciwnik też się myli. Trzeba zbić tak, jeżeli tu, to ja myślę sobie, już daję mata, okazuje się, że jest król G8. I po wybiciu tutaj jest król. Nie, nie jest król. Jest nawet zagranie hetmanem. I tu się wszystko broni. Wow. Szalony atak wywarł presję na przeciwniku. Starczyło. Poszło bicie. Oj, teraz mam wygraną. Tu i goniec G6. Król. Wieża zbiła. Dobrze. To przynajmniej to dobre było. Skoczek C4.
Goniec F5, mat w 9. Haha, dobre sobie. Zbicie jest złe, ale daje dalej dużą przewagę i wygraną pozycję. Goniec tutaj. Tak, no i tutaj. Dobra, no i co? Bicie skoczka daje mata w 3. Wieża G8, jeszcze tam coś ratuje. Hetman F7, tutaj jakieś szachy. No powiedzmy tu. Jakieś siatki matowe, ok, to można nawet zostawić. No to, to bym sobie poradził bez problemu. Ale... No tak, tutaj zakończenie już było. Goniec G6, ale Krzysztof. Partia mega zwariowana, ale myślę, że widzowie moi lubią takie partie. Dziś było na 3 minuty wyjątkowo. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach.